Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Druidem na Battle.necie. I właśnie miałem taki plan, żeby te kamienie zdobyć, pochodzę sobie po krowim levelu. Ale żeby to zrobić, musimy amuleciki wywalić. Jak tam ustawienie jest takie dźwiękowe, takie jak było, dobra. I to było dobre ustawienie. No i dobra, tak. Mamy amuleciki powyrzucać. Jakie powyrzucamy? 16 i 16 to razem 32, no ale w końcu trzeba to powywalać. Dwa duże, które dają 32, no nie wiem, czy je będę trzymał, już chyba nie. Sprzedamy je i mamy miejsca więcej. Przez to dwa małe, o tutaj włożymy, tutaj zrobi się miejsca troszkę. To przejdzie w tą stronę i może jeszcze byśmy coś dali. Tego na pewno nie. Tego też nie, bo to jest życie, odporność, życie i odporność i tak dalej, i tak dalej. Chociaż te małe, które nam dają 7 do życia i jeszcze... 6 do życia małe, ale 7 do życia duży to już jest za dużo. Więc to wywalimy. No i w sumie tyle, ale przynajmniej wywaliliśmy trochę rzeczy i mamy dużo miejsca przez to. Widzicie, teraz można przynajmniej jakieś przedmiotki sobie wrzucić. O to, o tak to będzie leżało. Tutaj objętnie kostka może być w środku, chociaż ona służy za rozszerzenie naszego ekwipunku i wtedy można więcej tu napchać, widzicie. Więc może ona niech sobie tu będzie. Jak będziemy mieli bardzo mało miejsca, to się wyrzuci, bo krowi wiadomo, trzeba tam... dużo miejsca mieć, żeby dobre przedmioty zdobyć. A my dzisiaj sobie przejdziemy w tym odcinku planowane, nie wiem czy się uda, czeluść na wyżynie Tamoe oraz koszary. Więc tak, próbujemy sobie. 4, F2. Mędrzec i w sumie tyle. A jeszcze przedmiotki sobie zobaczymy, no przecież. Wprawione obrony, ale mamy już taki fajny hełm 30. Tu prawie 30, tu też bardzo ładne, więc ciężko będzie zdobyć lepsze. 30 na trucizny. Ale błyskawice by za to spadły. To my nie ruszamy tego w ogóle. Dobra, na razie mamy tak. Z ogniem spadło, więc ogień będziemy szukać więcej. Więcej odporności na ogień. Nam trzeba szybkie bieganie, chodzenie, coś tam. Ktoś na ogień, żeby było do 30, maksymalnie chyba 35. Czyli 11. 58 plus 11 to jest 69, też by było za mało. Po prostu trzeba ogólnie jakoś zwiększyć tą odporność na ogień. A więc szukamy tej czeluści tutaj. Na wyżynę Tamoe trzeba wyjść. Tędy by było łatwiej. Tędy wychodzimy sobie zaraz na wyżynę Tamoe. Stąd wypływa zło. Obrażenia trochę mniejsze, ale więcej miejsca w ekwipunku. Dobra, tędy sobie wychodzimy. O, sobie wyjdziemy tam właśnie. Poszukaj tą czeluść, która jest tam na początku. Ale z czarnych moczar byśmy musieli długo iść. No co takie lagi są dziwne to. Dobra, atakujemy. Atakujemy sobie ich. Dobra, on zostanie zaatakowany. Dobra, już nieważne. Tu nic nie ma. I tutaj jeszcze. Ich jedna miksturka musi być. Dlaczego najemnik mi nie pomaga? Powinniśmy ich zbić. Dobra. Trzeba jakąś lepszą broń po prostu poszukać. Można apnąć tą broń, którą mamy. Apnąć normalna, rzadka broń. Dodać runy Ord Amp plus doskonały szafir równa się broń o klasy wyżej. Czyli z poziomu normalnego by zrobiła się broń lepsza, ale tam runki mamy, więc... nie chciałbym tego mieszać. Tylko tych, co mi wejdą w rachubę. Kiepsko z ręcznością, znaczy z celnością, właśnie to zręczność się na to opiera. Ale chyba nie będziemy bili zręczności, bo zanim by jakieś sensowne trafienie było, szansa na trafienie przeciwnika. I tu jest szansa na blok, że bestia cię trafi, a moja szansa na trafienie. 47% niby to tak i nic nie robię. Tych 67% to dziwne, dobra. O, gotycka zbroja, fajnie, miejsce jest. O, dwa klejnoty, ale nie zrobiliśmy na razie Neftira. Trzeba w jakiejś lepszej go zrobić.
Co najmniej drugopoziomowej. Dobra, idziemy sobie ścieżką do tej czeluści. Tutaj jest zboczenie, czyli tu gdzieś czeluść powinna być. Najemnik ma obrony tam ponad 2000, ja jak mówiłem mam już ponad 1200, 1250 w zaokrągleniu. Do 50. No, najemnik ma bardzo dobrą broń. Pięknie. Bliźniaczy topór, to właśnie ten drugopoziomowy podwójny topór. I teraz nie wiem gdzie, dobra, teraz do dołu byśmy poszli, a tu domek, to coś może być. A, podpalony, to nie. Tych diablików pokonamy. I idziemy tam, jak już mówiłem. Dobrze sobie na miejsce. Przywrócony łucznik. To chyba sługa, czyli boss będzie, okej. Powalimy sobie bossa. Oni mają dużo HP, więc zanim ich zbijemy, trochę czasu minie. O, trafienie zmusza potwora do ucieczki zadziała, ale patrzcie, my im nic nie robimy. Tyle HP mają, że naprawdę. Dwie miksturki. Ale one też nie dadzą rady, więc trzeba trochę się uciec. Najemnik nie bije. O, tu jeszcze kolejny boss. Szady z dwoma bossami, naraz się nie będziemy tłuc. Miksturek już nie mamy, więc kupimy jeszcze więcej miksturek. Patrząc też, czy nie ma coś ciekawego u kupców. Nic nie trzeba nam innego, z naciskiem na rękawicę. Dobra, w tym nie będzie na pewno tego. Więcej miksturek z życiem, okej. Patrzymy, czy są te rękawice z ogniem 35. Znaczy nawet większe odporności. Niekoniecznie 35. Ale żeby dobre, w rękawicach tylko. Ogień 8, to odpada. A, jeszcze mogliśmy patrzeć. Paski. Drugopoziomowe, tu akurat jeden do siły, to nas nie interesuje. Ale będą jeszcze lepsze paski. Hit. Albo, no to pohandlujmy, tak mówi. Dobra, co nam tu trzeba? Paski. O, zimno 27, ale to ten słaby pasek, a my mamy zimno 27 i ten lepszy pasek. Już obrona jest zwiększona, tu nie ma rękawiczek, więc idziemy z powrotem już z HP. Portali mamy 16, więc nie zabraknie. Teraz tych. Okej, teraz jeszcze tych, żeby nam tam nie atakowali. Na bossa wezmę sobie obronkę, żeby trochę tam obrażenia zwiększyć. I on sobie spaceruje. To niech sobie idzie gdzieś tam. A ja idę w kapliczkę obronną. I obrona nam skoczyła do 1700, więc bardzo ładnie. A teraz razem bossów pokonamy. Teraz nam mniej robią przez to. To dobrze. Już miksturkę kliknę, żeby się regenerowało powoli HP. O, ładnie atakujemy ich, exp idzie. Ładnie się zregenerowało, teraz nam jakoś nic nie robią. Pokonani, teraz... A, bo to dopiero bossowie są, no, to tu już coś robią, a gdzie jest najemnik? Więc pomóc mi ich tu, ale dobrze, że boss padł, chyba najemnik go pokonał. Dużo HP mają nawet. I chyba się leczą też. Ale nie wiem, nie jestem pewien. Oczywiście HP, miksturki. I atakujemy, jak możemy. Słabo broń mamy. Ale na razie lepszej nie możemy mieć. Chyba, że te druzgoczące uderzenie będzie. Ale mamy teraz tego ducha, który miałem patrzeć, jak go się robi, ale oczywiście nie zobaczyłem. Okej. Kolejnych. Halabarda dobrej jakości nam się nie przyda. Mamy już fajny. Obrońca nam się nie przyda. Mana, dobra. Atakujemy tych sługusów, łucznika przywróconego. Boss nie wiem co miał, bo szybko padł. Najemnik miał odrzut, a jeszcze go atakuje. Ale ma zasięg nasz najemnik broni. Chociaż za nie wtrącony to nie fajnie zabrzmiało. No i szukamy tej czeluści. O, właśnie znaleziona czeluść. Wchodzimy do czeluści. Jesteśmy w czeluści. Dobra, i te łuczniczki właśnie, mroczne łuczniczki. Many nam niepotrzebne. Niepotrzebny nam wrzątek z maną.
Atakujemy 1/3, nawet więcej levelu już jest, gdzieś tak od 36% podchodzi, dobra. Tutaj nic nie ma, a więc możemy się cofać do przodu. O, te szkieleciki też. Kościotrup wojownik. HP już kliknąłem, żeby się regenerowały, jeszcze kolejna. Dużo HP mamy, czyli długo się regeneruje. To właśnie minus ilości wielkich HP. Ale poza tym są same plusy. O. A, bo tu jest właśnie z zaklętym zimnem boss. Co, no, co boss ma? Oj, 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 co tu się dzieje? Trzeba jakoś wyjść stąd. Bo ładnie nas tu atakują. Ile mikstur wciśniemy? Dwie, dobra. Regeneracja dwóch. O, tu też są słusi. To jeszcze ze spaleniem many. Najemnik by ich sobie mógł rozpykać. Mędrzec F2 nam padło. Jedyneczka. F1. Ma na spalenie najemnik. Shift 3, Shift 2 i powinien przeżyć. I sobie go. Czemu? A, okej. Okay. Kurde, najemnik nam padł. Ale jaja, dobra, trzeba najemnika wskrzesić. Dziwne, że padł. Oni zimno mają, czy co oni mieli? Nie wiem, czy zimno, ale na wszelki wypadek. Witam. Miksturki sobie weźmiemy z zimnem. W zależności od poziomu najemnik kosztuje, nie w zależności ile razy padnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile kluczy? 10. Tak, zrobimy. A, jeszcze. Identyfikacja to nie jest na razie tak istotna. Jakby zimnem atakowali, to najemnik ma już 85, czyli maksymalną odporność na zimno. F2 nam coś trzeba chyba. Więc najemnik już ma... A, ja nie mogę atakować, bo ja nie mam właśnie tego. Najemnik musi już wszystkich zbić. Mędrca będziemy tam podnosić, jak będzie trzeba. Najemnik sobie ładnie radzi. Damy mu miksturkę jedną, żeby sobie lepiej jeszcze radził. Najemnik jest, wyatakuje wszystkich dosłownie. Bardzo ładnie z HP. Bardzo ładnie. Najemnik jeszcze ich tłucze sobie. Padli bardzo ładnie. Rubin. Przyda nam się. I tu HP, HP. Byliśmy w mieście, nie kupiliśmy HP. A tu jeszcze bosik bez spalenia many już. Brzytwa rozpaczy, demon. Przekleństwo i zaklęta aura. Tak to wygląda. Pierścionek. Dobrze, że mieliśmy to odporność na zimno, tu już nie działa, ale działała. Do 85 skoczyła. O, kolejny bosik. Demon sługa, fajnie, bo już pół levela prawie mamy. 40 parę procent. Co to jest za boss? Co on ma? On ma rysa duszy. Demon, zaklęty ogień i teleportacja. Zaklęty ogień nic nam nie zrobił. Po pierwsze miał mało miał życia, po drugie ja miałem dużą odporność na ogień. Idziemy tędy, kolejni są tutaj. Więc też zostaną zaatakowani. Coś im tam nie pasuje. Jakiś ostrajś. Pykamy ich. Padną w końcu. O, jest jeszcze garda. Dlatego dla barbarzyńcy to też weźmiemy sobie. Idziemy dalej, trochę to zajęło, ale idziemy dalej w końcu. Wszyscy mnie atakują. Coraz zmieniam przeciwnika, bo najemnik musi mieć duży atak. I musimy jeszcze mu coś, jakąś runkę włożyć z obrażeniami, która nam nie jest potrzebna. No. Dobra, padli. Bojowy kapelusz to nie. Nie jest wart dużo, ponieważ jest biały. Niebieski o wiele więcej jest wart.
Mamy takie, jest odporność na błyskawice maksymalną, a więc 30 w hełmie. W hełmie magicznym, bo inne mogą mieć naprawdę dużo więcej i jeszcze zwiększoną maksymalną. Zwiększona maksymalna tłumaczy się tą właśnie odporność, którą ma hełm, plus jeszcze maksymalna, tylko wtedy skala jest większa, więcej punktów trzeba na maksa. Dwie miksturki, olejowa, klinga, nie, długi łuk, nie, a więc idziemy w boczek. O, boss, pęcherz czerni, demon widmowe uderzenie i zaklęty ogień, padł już, bezproblemowo. Bo ci to byli akurat słabi. O, i dostanie. Ościotrup wojownik. Dobra. Co tu mamy? Życie, życie i jeszcze raz. Życie. Bój miejskiego portalu i idziemy dalej. No i sobie przejdziemy tam. Dobrze, więc... O, i drugi poziom właśnie znaleźliśmy tu sobie. Idziemy do drugiego poziomu, cały musimy obadać. O, ale już bossów pełno, jakby najemnik mógł się oddalić. Demon zaklęta aura, wyjątkowa szybkość, dobrze, że nie mają mają zmniejszenie odporności, ale jakoś mnie specjalnie nie klepią. A wszyscy mnie atakują. No może teraz zaczęli, najemnik się kim innym zajmujemy, nimi. Najemnik czwóreczka, mikstureczka musi być dla najemnika. A ja korzystam sobie z tej mikstureczki, jeszcze dla mnie jedna. I jeszcze jedna i już nie mamy miksturek. Jak będzie nam trzeba, to sobie weźmiemy tą lepszą, co regeneruje, ale na razie nas tak nie tłuką. O, stoję cały czas, nic mi się nie dzieje. Życie idzie w dół albo idzie w górę. O, boss jest silny. Ale my też jesteśmy silni. 30% HP, więc jeszcze możemy regenerować najemnikowi. Nie mam jak HP dać. Dobra, wrócimy sobie. Nie będę fioletowych marnował. Fajno, mamy defensywę, ale nie mamy w ogóle ofensywy. To jest problem. Więc trzeba ofensywę zrobić, też miksturki kupić. Dobry wieczór. Łakary, to trochę warte jest, to też wyrzucamy. Dobra, tyle miksturek na razie wystarczy, bo jeszcze wiadomo, jakiś przedmiot nam może fajny wejść. Paść, to wtedy sobie zrobimy z miksturką. Czym mogę ci pomóc? I Percy. Co tu ma ciekawego, 61 do energii, buciki i paski mieliśmy patrzeć. Nic takiego nie ma, oczywiście naprawiamy się. Na ogień odporność małą. Chersey ma. A Ukida. A to w ogóle nie ma odporności, buciki też, to jest ciekawości, rękawiczki, nic nie ma. Jak będziemy mogli teraz nawet sobie... Zobaczymy. O, rubiny właśnie transmutować. Musimy transmutować, żeby było więcej miejsca na wszystko. Jeszcze jedno wyrzucamy. Razem ze skrzyneczką, razem z tym. Sobie transmutujemy. Ametyst nam trzeba i topaz chyba. To i to nadkruszony, żeby do transmutacji run najbliższych. Gdy skadza już nie będziemy transmutować. Wątpię, że nam tyle wejdzie. O, już mamy doskonały. Teraz jeszcze trzeba dwa doskonałe, najtrudniej będzie z topazem. Bo musi nam wpaść topaz bez skazy, żeby kolejny zrobić. A w przypadku szmaragdu też musi nam topaz wpaść, żeby coś z nim zrobić. To może być tak, to może być tak, to może być tak i już więcej miejsca mamy. Trzy runki Roord obok nich nie będę pchał nic. Dobra. Teraz, tu mieliśmy jeszcze co? Tu mieliśmy, topaz, tak? A nie, to topaz jest potrzebny tutaj i przez to jeszcze jeden slocik i ta runka właśnie się tu zmieści pięknie. O tak, lepiej żeby było.
Tak, jakoś tak, dobre, jest dobrze. Wracamy na miejsce zdarzenia. F1. I teraz F2. Klepiemy ich, nie mieli dużych obrażeń, tylko wiadomo dużo HP, a my zanim ściągniemy ich HP trochę minie. O, najemnik już pokonał bossa. Coraz więcej levela, nabijamy level 43 powoli. A obrażenia mamy mniejsze, trzeba jakąś fajną broń fizyczną znaleźć. Żeby zrobić coś z niej użytecznego. Pierwsza poziomowa na druga by musiała mieć jeszcze jakieś fajne miejsce na klejnot. Bojowe berło. Bierzemy to, bierzemy. Musimy wziąć miksturkę wzmocnienia, a więc ją bierzemy i dalej. Właśnie często pada z tej skrzynki legendy na każdym poziomie trudności, czyli przedmioty unikatowe. Czyli innymi słowy złote. No, tu mają już atak. Tężny, zaraz. Musimy sobie uciec. Dobra, najemnik niech się z nimi bije. Musimy jeszcze regenerować HP. I jeszcze jedna miksturka. Do regenerowania HP bosik. Trzonek mroku, demon. Chyba wyjątkowa siła była, coś takiego, może jeszcze jakaś aura. Musimy wziąć te miksturki. Wiadomo, życie się zmieści. I tu się zmieści, teraz weźmiemy wzmocnienie, ciężki pas. Nie jest potrzebny, tylko ten bitewny, drugopoziomowy. 60 parę procent levela. Niedługo kolejny, tego szamana trzeba ubić, by nie wskrzeszał. Długo. Te małe diabliki. Obrażenia nam trochę spadły do dołu. Ale przynajmniej miejsce się zrobiło tutaj. Zamiast paru amuletów. O! Wypadła ciężka tarcza. Żółta, czyli innymi słowy żabka. Już widać z kolorku, że to będzie raczej przedmiot żółty. Tak, mówiłem, ale nie bierzemy, bo my mamy dobro. I nie ma prawa być lepsza od naszej, więc w ogóle jej nie bierzemy, nawet na sprzedaż, bo nie jest tyle warta. Chyba, żeby odporności miała, ale to już tam nieważne. Mniejsza z tym boss, chcę zobaczyć co ma. Muł duszy. Demon, wyjątkowa siła, kamienna skóra. To trochę to potrwa. O, już go pokonaliśmy, bo ten był słaby od początku. Ja się zajmę mrocznymi tropicielkami, które tu występują. Oraz chyba to nie są bossowie, nie? Więc miksturki klikamy ostro. Musimy tam pokonać tego szamana. Teraz moja szansa przejść. Przejść pokonując szamana, no ale mi HP ściągnęli, no ładnie. I czwóreczka jeszcze, i czwóreczka, dobra, wystarczy. W końcu się HP zregeneruje. Okej, padł. Teraz HP na swoje miejsce. Już, i tuczemy ich dalej. Krzyneczka. A imnik też ma troszkę problemy. O! I padnie w końcu, na końcu skrzyneczka. Chyba będzie musimy jeszcze tego szamana i następnego. Ja szamana. Najemnik tam pomagierów tych jego. Ożywionych szamana. Czyli diabliki, które się nazywają specyficznie. A tu boss był, a to dlatego. Siana tarcza. Sobie ją zobaczył chętnie, tylko ta kostka właśnie. Chociażbyśmy mogli jak zrobić, że trzy miksturki sobie zostawimy. Zostawiliśmy. A. Dobra, to tam już nieważne. Tutaj będą. Czy miksturki tarcza się zmieści, ponieważ taki szacher-macher zrobimy. O. Chcę zobaczyć, co ona ma fajnego. Widzicie, poprawiona obrona, dwa miejsca klejnot. 33 obrony. Dobra, nieważne. To, to, to. Ewentualnie to. O, wielki talizman oczywiście bierzemy. Brylant już nam niepotrzebny, ale bierzemy. Tak, jest nożnicowy płytowy pas. Nie ma nic fajnego jednak tym razem. Ale już levela mamy 70 parę procent. Więc bardzo fajnie. Zaraz kolejne. Kolejna ilość większa życia. No tutaj nic nie ma dalej. I dalej odkrywamy
tą czeluść, jakby to nazwać. Później idziemy jeszcze właśnie na koszary. Później kończymy odcinek i ruszamy w kolejne wędrówki. Kościotrup wojownik. Klepiemy ich. Dwójeczka. Dwójeczka wystarczy. Jeszcze jedna może trójeczka. I to w sumie się zregeneruje HP na maksa. Jak można podnieść ofensywę? Można podnieść furią, w sensie obrażeniami fizycznymi, bo ta furia, mówiłem, fizyczne tylko dodaje w procentach. Nie wiem, czy 168% ta broń... 33... O, na przykład ta broń, nie wiem ile miała. To jest kryształowy miecz, to ma mało tam. Co się staje z najemnikiem? Shift 2-3. Jacyś bossowie byli? Nie, to są demony same, to... Najemnik sobie z nimi nie radził. Kolejna miksturka dla najemnika. Dziwne to. Może dlatego, że mają zamrożenie, a ja mam maksymalną odporność na zimno i tego nie odczuwam. To może być też tego skutek, ale uciekają mi. Ja chcę zobaczyć. Okej. Okay. Tak jak mówiłem, co ja mówiłem? Aha, obrażenia fizyczne nie wiem, czy to 68 czy plus 68. Czyli w sumie 268. Tak sobie zrobimy. Może być A i T. O, może. A, ale teraz nie zmienimy broni, czyli I i C. Dobra. Zmieniamy broń tak, 86. Odjąć 50 to będzie 30 parę, czyli to da 168 w sumie. A nie plus 168, więc trochę kiepsko. Ale musimy mieć jakąś lepszą broń, bo my sobie po prostu nie poradzimy z takimi słabymi. O. Właśnie już mamy bossa, tylko troszkę by można. Okrążyli mnie, niech to. Ale spokojnie, dużo HP mamy, możemy tak wytrzymać, ale... O nie, zaraz padniemy. Chcę stąd wyjść, najemnik czwóreczka. Najemnik czwóreczka, mogę wyjść stąd? Nie mogę wyjść, okrążyli mnie, to chyba padnę tutaj. O rany, dobra. O, wyszedłem jakimś cudem, teraz chcę uciec, ale furię. Rozpoczął, no, błyskawice. Biorąc pod uwagę, że mamy odporność maksymalne, to nieźle na nas klepią. Dobra. Miksturki też musimy tu sobie wziąć, dwie te jeszcze. Tu kasa będzie, to tam inne aspekty. Maksymalnie. Tu sobie zostawiliśmy ten... Brylant. To go sobie weźmiemy może. Brylant, brylanty. Nie, to sprzedamy ten brylant, resztę będziemy trzymać. Sprawdzimy też, jakie tam rzeczy wypadły. Duży talizman mieliśmy sprawdzić. 5 do siły, no to nawet dużo, ale... My mamy już swoją siłę i nie zamierzam jej zwiększać. Więc wywalamy, jeszcze miejsce się zwolni. Też wywalamy i naprawa. I patrzymy tak, paski. Pierwsze paski, po drugie patrzymy rękawice, których nie ma, no i tyle. Paski i rękawice. Tylko nas interesują. Już pewne 75% levela. Czego chcesz? Pyta Gihid mnie. Nic tu nie ma, więc idziemy z powrotem. Nieźle już się robiło. Wracamy. Dużo tych przeciwników, to przez to jest tak trudno. Ale w końcu popadają z takim super najemnikiem. Jeszcze jedna druga miksturka, żeby to... Co ma boss tutaj? Kafar zagłady, nieumarły, kamienna skóra i zaklęte błyskawice. No, trudno nie widzieć tych zaklętych błyskawic, jeżeli jeszcze mają pomagierowie. To wtedy zwiększone jest. Widać zaklęte błyskawice, trochę mi coś robią. Dobra. Teraz już tych błyskawic nie ma, bo boss padł. Magierowe mają zaklęte błyskawice w tym przypadku, kiedy jest boss. Szeroki topór, to ten pierwszopoziomowy, a możemy sobie wziąć. Po drugopoziomowy, brodaty topow, tak się nazywa, to on ma ładunki. Będziemy patrzeć, nawet jeśli nie dla nas, ładunki jakieś umiejętności. Wtedy W i zawsze można zaatakować, jak jest jakiś problem. Jestem przeciążony.
Miarę pierścieniowa nie, to szybko. Miksturki tu są, więc to zidentyfikujemy. Przepatrzymy szybko rzeczy i no. I będzie miejsce na miksturki, nie musimy kupować coś takiego. My z tego na pewno nie będziemy korzystać, od razu sprzedajemy. Może już nie będę patrzył tych, bo... No raczej nie będzie nic lepszego, to nie patrzymy. Dopiero jak coś wypadnie, ten amulecik właśnie... To już ciężko będzie lepiej stać z tymi odpornościami. Dobra. Idziemy sobie tędy. A przechodząc jeszcze tą mapę, czyli czeluść. Poziom pierwszy, mamy obejść wszystko. W miarę... wszystkich wrogów pokonać, w miarę możliwości. I pokonujemy, pokonujemy. Padną w końcu. 30 padli. Bojowy topór. To raczej drugopoziomowy, jak dwuręczny. Dwie miksturki weźmiemy, wystarczą, żeby zregenerować HP. Może jeszcze dwójeczka, żeby jakby nie dała. Obronę mamy dużą, a na obrony te odporności prawie maksymalne i tak nas rypią, to nie fajnie. I atakujemy ich. Szanse na blok też fajną mamy. O, tu bossów mamy. Odwrócimy się. A nie, jednak to nie są bossowie, tylko to zwykłe demony. Sobie je tylko zbijemy. Najemnik coś robi. Jeszcze jedna miksturka i miksturki uchodzą. No, padnij w końcu. Ale mają HP. No musimy coś lepszego mieć, bo nawet to druzgoczące uderzenie, więc jeszcze jeden i dwa sloty musimy szukać. Żeby zrobić jednak to słówko runiczne. Teraz coś nam ciężko idzie i przekształcimy się wtedy na obrażenia fizyczne. Rubin, już nam niepotrzebny. Oczywiście wtedy leci, inne kamienie nie mogą lecieć jak nam potrzebne. Na krowim jeszcze jakieś fajne, lepsze talizmany dorwę. No, atakują nas za mocno. Mamy tyle obrony. I jeszcze nam tak HP spada, to dziwne co będzie później. Ureus kowana. Dobra, studnia. Studnia, o ładnie. Dwa razy można tak się uleczyć. My się na razie raz uleczyliśmy, drugi jeszcze przed nami. Gargulcowa głowa, bierzemy. AP, bierzemy i tu jeszcze coś jednego jest. Nie widzę, a kapliczka zdrowia, to się w sumie przyda. Żeby szybko HP zregenerować. Nie ma bossów, zaraz level właśnie, 43. Przypominam, że jeszcze musimy koszary obejść, więc odcinek się mocno przedłuży. O same koszary, nie więzienie. Moglibyśmy w sumie zrobić, chociaż jakby tak... Moglibyśmy koszary i więzienie, poziom pierwszy, zrobić w jednym odcinku. Poziom drugi i trzeci w drugim. O, tak by mogło być lepiej. To może byśmy tak zrobili w sumie, bo tu nam długo zejdzie jeszcze. Właśnie. Ta mapka jest duża, fajnie, ale tych atak mamy słaby i trzeba do przodu i do przodu, tak długo to trwa w sumie. I redowy kamień wypadł, widziałem, ale mam miejsce teraz, wszystko możemy pychać do ekwipunku. Okej. Dobra, to już poobchodzone. Bo koszary nie są wcale takie duże, tu nawet zwiększone raczej nie jest. Preuskowane to nie. Jakie ja mam szanse na trafienie potwora? Ja mam szansa na blok 3%, szansa, że diabli gdzie trafi 43%, a szansa na trafienie 45%. To dlaczego tak słabo to wychodzi? No nie wiem. Haledo. Mówi szaman. Więc trzeba coś, jakieś fajne słówko runiczne tu wyhaczyć, zwiększające nam obrażenia oraz ich procent. Później resztę pozbieramy. Rohatyna drugopoziomowa. Nie wiem co do drugopoziomowego było.
Z wyglądu wiem, ale z nazwy zapomniałem. Szaman. No teraz odporność na ogień właśnie spadła. Ale poza tym wszystko mamy na maksimum. Przypominam, bez amuletu... amuletu zodiaku, czyli do wszystkich odporności, czyli pryzmatycznego, właśnie. Ciężkie rękawice Rohatyna. Zestaw Rohatyna Tankreda. Ale Rohatyna Tankreda to akurat nadziak, tylko ma nazwę Rohatyna. Dobra, teraz tu jeszcze troszkę. Do obchodzenia mamy, wziąłem ten amulet, wziąłem. Więc sobie obejdziemy też tutaj ten odcinek. Dobra, HP weźmiemy, klikniemy, żeby się regenerowało. I tylko ten fragment mamy nie poobchodzony. Nie zajrzeliśmy tu w ogóle. Więc klepiemy. Jeszcze powinien być bossik jeden. O, właśnie jest. Boss diablików, który ma trzonek moru. Demon zaklęty, błyskawice, kamienna skóra. To już taki przecież był. Taką samą nazwą. Dziwne to, ale dobra. Klepiemy. Najemnik sobie gdzieś poszedł, a my musimy klepać. Która nam expa padnie z tych sugusów. Dobra, to już niczkę w końcu bym mógł pokonać, żeby nam tu już nie atakowała. Dobra, F2 już. F2. A, tutaj jest F2. Pokonany ten boss, czy jeszcze nie? Jeszcze się z nim użeramy. Tu jest ten boss. Dobra, Samana najpierw pokonam. O, no, tu trochę się dzieje. Dobra, to najpierw szaman pójdzie. Dwie miksturki. No, ale zanim go pokonam... Ciężko to wygląda, chciałem mieć wilkołaka. Niedźwiedź by nam się przydał, niedźwiedź. Ale już nie wykonamy resetu kolejnego, a jeden punkt to za mało w niedźwiedzia. Przydałby się jednak, mimo że ma mało HP, ale coś by tam zawsze zrobił. My tu nic nie możemy trafić, niby te 50%, ale tak naprawdę nie trafiamy w tych przeciwników. No, atakujemy. O, właśnie, ile seryjki w takiego kościotrupa muszę zrobić, żeby móc coś zrobić. Dobra, nieważne. Nie da się tego zrobić. Za dużo HP mają po prostu. My za słabo bronią, no, ale ciężko lepsze, jak tu już takie runki mamy powsadzane. Powinno wystarczyć jeszcze z dużą szybkością ataku. Dziwne to. Powinna być jeszcze skrzyneczka, więc trzeba na najemnika liczyć z jego atakami. Czwóreczka. I wracamy do miasta. O, w końcu? Dobra, padł wreszcie. Co tu wypadło? Nic. Inga, pałka, papałka przyda nam się. Ile ma miejsc na klejnot? 2. No, słówko runiczne, 2 miejsca. Nawet drugiego poziomu broni to może być fajne, czyli to zostawimy. Przystając, że tu mamy miejsce, wrzucimy. I wracamy do miasta. Dobry wieczór. Identyfikując przedmioty, a także patrząc, co tam u kupców wreszcie, naprawiając swoją broń, która dużo kosztuje naprawy, 28 tysięcy, jeden do minimalnych obrażeń, to już jak mamy ten rubin, to ten jest zupełnie niepotrzebny. To teraz patrzymy, tak, paski, odporności nie ma, rękawiczki. Odporności fajnych nie ma. I teraz idziemy jeszcze do Gida i będziemy kończyć odcinek. Dobry wieczór. Tenże, co tam tylko czeluść obeszliśmy. Z planu się nie wywiązaliśmy, ale za długo odcinek by trwał, taki kolos by wyszedł. Skawice 14 broni, tam zawsze coś, no ale dla najemnika lepszej broni już nie ma. By musiała być jakaś bardzo dobra, unikatowa albo setowa. Dobry wieczór. Zakupimy miksturki także w dużej ilości. Weźmiemy sobie mikstury wzmocnienia, przydadzą nam się. To wyrzucimy zimno, 12, pilnujemy 14 do życia i maksymalne, to też dużo życia.
Jakby 7 do 10 takich to byśmy wywalili, ale tu ładne mamy te amuleciki wszystkie. No i w następnym odcinku właśnie przejdziemy sobie tym koszary i więzienie poziom pierwszy. Co tu mamy? Tu myślę zimno. Ogień niby mamy, ale tu mamy zimno. Ogień, zimno, zimno. Coś byśmy musieli wtedy odjąć, a wtedy by spadły odporności. Zdejmiemy to, spadną odporności tu. Zdejmiemy tu, spadną tu. Nawet jakby ogień był maksymalny, proszę, 56, spadłoby. A tu jeszcze życie mamy, czyli to jest lepsze. Chyba, że wszystkie odporności 7. Jakby to się wtedy prezentowało? Wtedy można by coś ściągnąć. Wtedy zimno by nie było, ale resztę byśmy mogli chyba ściągnąć. 62. Nie moglibyśmy ściągnąć, a więc idziemy do maksa i zmniejszonej odporności na ogień. No dobra, w następnym odcinku, tak jak mówiłem, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, myślę, że wam się podobało. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!